done been around the world, ain't nobody else that could do it like us with nobody help. When the chips about to fall and I'm back against the wild, know it's only one place I call. Wild Rose Leon. Fizjoterapeuta w klubie sportowym to niejednokrotnie nie tylko człowiek od tej strony medycznej, ale też musisz być po części psychologiem, musisz wysłuchać innych problemów zawodnika, nie tylko tych z jego stanem zdrowia, ale też wiadomo, jeden zawodnik traci miejsce w składzie, jest zdenerwowany, bo tutaj rywalizacja o tą 18 i o 11 cały czas trwa, także to też zawodnicy stale jak gdyby z nami rozmawiają, no i my tutaj myślę, że wiemy najwięcej. Dzień nie różni się w zasadzie niczym od dnia spędzonego w klubie, w Tychach. Jednak objętościowo treningi są większe, obciążenia też są większe, więc zawodnicy chodzą do nas i da się odczuć, że pracy mamy tutaj więcej. Rano zaczynamy od wagi, zawodnicy są ważeni. Nie codziennie, wagę robimy poniedziałek, środa, piątek. Zawodnicy muszą trzymać się swoich limitów wagowych. Po wadze idziemy na śniadanie. Po śniadaniu przygotowujemy suplementację dla zawodników na pierwszy i drugi trening. Zawodników trzeba przygotować przed treningiem. Jest to założenie aplikacji tejpowych, rozgrzanie mięśni, przygotowanie tkanek do tej wytężonej pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za suplementację, przygotowanie napojów izotonicznych, które zawodnicy jakby w trakcie treningu uzupełniają. Na zgrupowaniu, czy to jest mecz sparingowy, tak jak dzisiaj, czy to jest dzień normalnej pracy, niewiele się to różni, bo zawodnicy chodzą i pracujemy do późnych godzin wieczornych, czasami nawet do północy. Jednak dzisiaj po meczu zawodnicy na pewno będą mogli skorzystać z takiej bardziej rozbudowanej odnowy biologicznej. Tutaj korzystamy z usług ośrodka, który jest bardzo dobrze wyposażony. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji saunę, bale z zimną wodą, z lodem, hydroterapię, bicze i naprawdę kompleksowa odnowa dzisiaj dla zawodników zostanie zaaplikowana. W swojej pracy też staramy się robić tak, że więcej tej pracy jest dedykowana profilaktyce, czyli zapobieganiu urazom, niż leczeniu samych urazów. A nas też się rozlicza z tego, żeby tych tkankowych urazów bez kontaktu z zawodnikiem, to na które, jeżeli jest kontakt z zawodnikiem, na to nie mamy wpływu, ale jeżeli byłoby dużo urazów tkankowych, no to też jak gdyby uderzało w nas. Z czym zawodnicy najbardziej chodzą teraz, to na pewno grupy mięśni kulszowo-goleniowych, pośladkowych, przywodzicieli. Są bardzo napięte, są przeciążone te mięśnie. No i tutaj stosujemy różne terapie, żeby zawodnikom pomóc i żeby doprowadzić ten mięsień, tą jakość tej tkanki mięśniowej na jak najbardziej optymalny poziom. Staramy się tak pracować, że no minimum te 20 minut z zawodnikiem, do czasami godziny pracy z jednym zawodnikiem trzeba założyć. Jest to bardzo indywidualne i uzależnione od ilości problemów, z jakimi zawodnik przychodzi, bo czasami nie jest to tylko jeden problem, a na przykład, nie wiem, dany zawodnik zgłasza kilka problemów. Wszyscy zawodnicy powtarzają jak mantrę, że praca z rehabilitantem, z trenerem przygotowania motorycznego jest tą pracą cięższą. To są ci zawodnicy z reguły, którzy pracują, nie są wykluczeni z treningu, czyli on pracuje z drużyną, a dodatkowo wykonuje odpowiednie ćwiczenia z programu profilaktyki przeciwurazowej, żeby zabezpieczyć się przed wystąpieniem kolejnych urazów. Hubert w czasie rehabilitacji przechodził na Śląsku. Tutaj kontynuujemy. Rano był wykonywany zabieg laserem wysokoenergetycznym. To jest laser, który ma falę do 7 W. Jest to bardzo silny laser. Nie jest to taki laser typowy, z którymi spotykamy się w ośrodkach świadczących usługi dla Funduszu Zdrowia. I bardzo szybko, bardzo
w bardzo prosty sposób można przyspieszyć regenerację tkanek miękkich, w tym przypadku właśnie ten stan po naderwaniu. Maszyna, która jest za moimi plecami, jest to bieżnia antygrawitacyjna. Jest to dość nowy sprzęt, który się pojawił w Polsce około 5 lat wstecz. Niektóre ośrodki go sobie sprowadziły i pracują. Maszyna ta pozwala na wprowadzenie zawodnika, który przeszedł ciężką kontuzję i w normalnych warunkach bez tej maszyny bieganie byłoby niemożliwe, a takiego zawodnika po takich urazach można wprowadzać stosunkowo szybko, gdyż ta maszyna daje nam odciążenie do 80% masy ciała zawodnika, czyli w przypadku Huberta, jeżeli ta waga oscyluje na poziomie 70 kg, odciążymy zawodnika 80%, czyli Hubert obciąża swój organizm gdzieś obciążając 14-15 kg. Jak zapytasz tutaj naszych zawodników, to pewnie ci powiedzą, że ta praca tutaj wcale nie jest przyjemna i my cały czas sobie mówimy o masażach. To już nie wygląda ta praca nasza fizjoterapeutów tak jak kiedyś, że był to klasyczny masaż taki sportowy. Wiadomo, też się to robi, ale jest to zdecydowanie mniej tego jest. My pracujemy w konkretnie ścisłych metodach fizjoterapeutycznych. Są to metody pracy na tkankach miękkich, metody chiropraktyki, czyli nastawiania kręgosłupa, odblokowywania zablokowanych segmentów kręgosłupa, ustawienia miednicy, terapie narzędziowe, terapie kraniosakralne, czyli czaszkowo-krzyżowe. Tych metod jest bardzo wiele i my też z Łukaszem systematycznie staramy się uzupełniać swoją wiedzę, bo w tym fachu jest tak, że jeżeli nie idziesz do przodu, nie szkolisz się, to w zasadzie nie stoisz nawet w miejscu, tylko się cofasz.